Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak co poniedziałek zbieramy się tutaj, aby zrobić miliony. Znaczy milion. Taki jest plan, takie jest ogólne założenie, więc jeśli masz 18 lat, możesz się bawić z nami, z kodem i samo. Macie 10% przy doładowaniu więcej i 2-10 na start za friko, totalnie za darmo, więc jeśli chcesz skina byle jakiego od Isamu, to se wpisz na stronie kod Isamu i se byle jakiego skina wylosuj. Zrób se batelkę, najlepiej za te 2-10, to może trafisz coś mocniejszego. Zaraz sprawdzimy w sumie tą teorię, co można wygrać za 2-10. Lany poniedziałek, widzowie. No to ja wam proponuję, żeby był tak lany, a nie oblewany. Także dzisiaj wieczorem mam nadzieję, że sobie drinka zrobicie. Przypominam też o naszej akcji, która trwa cały czas. Gigafury.pl. Możecie kupować e-buczki, bo dla was przygotowaliśmy prawie 1,5 miliona złotych w nagrodach. To jest świetna loteria, to jest mocna loteria. Coś innego niż te zjebane dramy, kurwa, i ci youtuberzy spod Warszawy, którzy się ciągle chcą, kurwa, zabić. Ogólnie wam powiem szczerze, że ten internet oglądam i nawet sam uczestniczyłem w czymś takim jak friki. I to gówno rozkurwiło polski internet. Dzisiaj widza nowego, bo nie mówię o was, bo wy zawsze tu jesteście, jest tak ciężko przekonać do wolniejszego kontentu, do kontentu, w którym nie ma co 10 sekund zwrotów akcji i wybuchów, dram i niszczenia innej osoby, że no powoli tracę wiarę w ludzkość. Ale mam was i dla was to robię. I dla was zrobię kontencik, więc jeśli chcecie jakiegoś skina, a mam parę, bo nie rozdawałem też tydzień temu. No, mam parę skinów, jeśli chcecie jakiegoś skina, kochani, to normalnie TradeLink, IDs One Night Casino. No i dlaczego ty powinieneś dostać skina, no i napisz jakiego skina chcesz. No bo jak chcesz USPA, to może ci dam USPA, a jakbyś chciał na przykład Kałacha, to ci mogę dać Kałacha. Wszystko zależy od ciebie. Piszcie komentarze, nie wstydźcie się, od tego one są, zostawcie lajka, a ja już zaczynam. Przepraszam, że tak przedłużyłem, ale tu widzę, że mam jakąś nową skrzynkę. 100% Knife Case. Za 4 zł. Check out. No tak, jakby nie oszukali, jest 100% Knife skrzynka, ale to są knajfowe naklejki, aż to otworzę harnasia mojego. Ogólnie oni za to nie płacą i to w sumie jest chujowe i to w ogóle ma gówno kalorie. A ja to piję, bo nie lubię wody. Wodę piję z przymusu, a to piję dla zabicia suszy w ryju i zerowego smaku wody, bo woda nie ma smaku. Wiem, że powinno się pić wodę i woda jest najzdroższa i tak dalej, ale ja to ja, mi nie przemówisz. No, to teraz tak, kochani. No, otworzyłem sobie tą skrzyneczkę 100% knajf, no mi nie dała. W sumie mógłbym ją otwierać tak długo, aż mi odda noża, ale to by chyba chwilę trwało. Zróbmy to na piorunku, otwórzmy kilka. Dobra, pokaż jak na piorunku się otwierasz, kochana ty moja. Na piorunku otwierasz się dość szybko. No, ona jest niedroga. I trafiłem kosę! Ej, dość szybko trafiłem kosę. Za 4 zł. No nie wiem, ile wydałem na nie. Ile mogłem na nie wydać, widzowie? Weź ktoś to policz w komentarzu. No niedużo. No niedużo. I trafiłem. Dobra, jestem pozytywnie zaskoczony w ten poniedziałek. Więc może ten tydzień mi odda. Bo ostatni? Tragiczny. Chociaż bardzo ładne zdjęcie dodałem, bo ja, widzowie, jak wiecie, po 12 latach mieszkania w szeregowcu obok rodziców, bo oni mieszkają na jedynce, mam firmę, na dwójce rodziców, na trójce jestem ja. Stwierdziłem, że najwyższy czas stąd wypierdalać i się buduję. Na Instagramie macie ciut zwiastun. Robię co mogę, może w lipcu, a jak nie w lipcu, to będę wkurwiony. No i dobra, słuchajcie, wymyśliłem nowy sposób otwierania skrzynek. Przysięgam. Wczoraj w sobie tak siedziałem, mówię, a może gdyby tak otwierać 3 dobre i 3, znaczy 3 drogie i 3 tanie. Otwieramy 3 drogie. Pierwszy strzał. Dla Szymona zarobiony. I teraz sobie wezmę 3 tanie. Ile ona kosztuje? 3,70. Nawet ona mi oddała, widzę. No i dobrze. I tak ma robić.
I teraz se schodzę, otwieram se kolejną drogą. Wiem, że tam jedną ominąłem, ale spokojnie widzowie, ja tamtej nie lubię. Otwieramy kolejną, tutaj doszło, to by było pięknie, ale ta nam zabrała. Otwieramy kolejną, no może być ta, bo jest tania. Cyk, eventowa skrzynka, balsam case. Jest kolorowo, jest różowo, ale jest w plecy, to teraz powinna nam duża oddać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc duża skrzynka, anarchy case. Chyba do przodu, widzowie, bo to jest 630, to jest 400 kosztuje. Lekko do przodu. No i dobra, to bierzemy Bunny Hop Challenge. Stówkę ona kosztuje. Ta powinna zabrać i chyba zabrała. Tak przynajmniej mi się wydaje. O Jezus, jak ona zabrała. I teraz bierzemy sobie no tą skrzynkę, której nie lubię. Bo później będziecie pisali, że najdroższej nie otworzyłem. Otwieramy najdroższą. Dobra mordo, zmieniam zdanie. To z 3 koła kosztuje. No i dobra, i ten mój sposób działa. Dobra. Basket case. To może być też chyba do przodu. I jest do przodu. Więc teraz skrzynka Beast nam powinna zabrać. Ej, ale może być na zero. Nawet do przodu, nie wiedziałem ile Jaguar kosztuje. Dawno Jaguara w ogóle nie widziałem. Kiedyś skin za grosze, a teraz skin za kupę siana. Zróbmy sobie ninja. Bo zaraz zrobię battle. Zróbmy sobie ninja. Ninja daje nam plecy. To skrzynka knife case powinna nam oddać. I jak no tu nie oddała chyba. No nie ustyka. No to jeszcze jedną. Zróbmy tak. I otworzymy glowsy. Najgorszą skrzynkę ever, której nienawidzę. Może dziś mi odda, może dziś o niej zmienię zdanie. A w ogóle trafiliście coś ostatnio? Jakiś fajny item z kodem ISAMU? Pamiętajcie, że kodu ISAMU możecie używać na każdej stronie. Na wszystkim, gdzie wchodzicie, jest opcja wpisania kodu, spróbujcie wpisać kod ISAMU, bo uwierzcie mi, ja tych kodów w życiu miałem pełno i bardzo wiele tych kodów jest aktywnych, więc zawsze coś dostaniecie za darmo albo czegoś więcej. Gdzie byście nie wchodzili, tego używajcie. Skiny, gdzie sprzedać? Skin Kantor oczywiście, ja zawsze polecam Skin Kantor. Działa to, zawsze oddają, już kupę czasu z nimi jesteśmy w kooperacji, wypłacalni, super, super, ja jestem mega zadowolony ze współpracy. Otworzę jeszcze raz, no bo ja nie wierzę, że żadne glowsy mi fajne nie wypadną. Tu jest panterka, to są jakieś policyjne i lekkie plecy. No i co teraz z tych tutaj wypadnie nam? Też pizda chyba, nie widzowie? Ta skrzynka to jest, ja wam powiem, to jest, no to jest śmieć ewidentnie. To chyba 1600 kosztuje. O Jezus, dokładnie 1600. Mamy pierwszy plus, no ale i tak jest śmieciem ta skrzynka. Słuchajcie, 4 dychy. Skiny sobie tutaj sprzedam. Z 300 zł na plus dzisiaj z otwierania skrzynek, ale my idziemy na case battle, bo tylko to nas obchodzi. Są jakieś wariaty? Nie ma. Ja w ogóle dzisiaj wam też porobię batelki, żeście mogli sobie wejść. Nie wiem dlaczego, mogę tylko dwie robić. Kiedyś mogłem więcej. I zrobię tutaj. Zrobię tutaj dzisiaj mix. Polecił mi to Graczol. Żeby zrobić miksa tych dwóch case'ów. Jest to 20 sztuk. To jest 3360 zł. To nie jest największa bitwa, jaką kiedykolwiek ja zrobiłem. Robię w trybie standardowym, bo bardzo możliwe, że odda. Zaatakuje boty, które spróbuje rozpierdolić. I gracz mówi, że z tych skrzynek im lecą takie itemy, że stwierdziłem, że muszę to wypróbować. Pierwszy strzał i chyba plecy dla Adriana poleciało za 259 zł. M4. O dziwo, nie dla mnie, znowu, bo tu faktory news pad scout. Kolejny scout, ale nie są jakieś duże różnice pomiędzy mną a drugim miejscem,
miejscem, znaczy pierwszym miejscem, chociaż to pierwsze miejsce zaczyna mi się oddalać. I kolejny strzał. I kolejna ucieczka. Adrian dobrze usiadł. Adrian jest na fali. Pierwszy syf mu spadł. No ja go lekko podgoniłem, ale zajmuje aktualnie trzecią pozycję. Spadł mi bardzo ładny Jaguar. I podgoniłem, jestem top 2. I tutaj raczej nic się nie zmieni. Kolejna skrzynka. A z niej chyba Deagle najdroższy będzie. Nie. Michael. Wyprzedza mnie Michael. I Michael jeszcze bardziej mnie wyprzedza. I zbliża się Michael do Adriana. I tutaj spada nam coś za 140 zł. I jestem prawie znowu na drugim miejscu. To może być drogie, ale te rękawice droższe. 1300, 1500, 800, 1200. No jestem na drugim miejscu. Mam szansę wygrać. Ale musi mi coś spaść lepszego. Jak mu nawet Galil lepszy spada. 100, 200, a dla mnie nie za wiele. No żeby go przegonić, musi w tych czterech skrzynkach być coś drogiego, bo ja wam powiem, drodzy widzowie, że właśnie prawie spadłem na miejsce trzecie. Ten Deagle nie robi roboty, bo mamy tyle samo. Sianka, żeby go przegonić, musiał naprawdę coś mocarnego trafić. I co śmieszne, najprawdopodobniej wygrałbym to w underdogu. Tak, w underdogu bym to wygrał. 10 koła, kurwa, przytulił. No dobra. Nie podoba się to dla mnie, więc zrobimy inną battle. Zrobimy battle 5-5-5-5. Czyli sposób mój ulubiony, czyli najdroższe skrzynki. Albo po 4. 4. 4. 4. Cztery. Cztery. Ja pierdolę. No ale jak mam do miliona iść, to jest jedyna opcja, żeby do niego dojść. Bitwa za 16 464 zł. To jest potężna bitwa. Dawaj Adriana, dawaj Alexa. I dawaj. A, niech będzie Rosso. A powiem widzowie, świąteczne, mocne pierdalnięcie. Proszę bardzo, pierwszy skin. Nie dla mnie, dla Adriana. Nie wiem, ta druga pozycja tutaj, jak ktoś się podsiądzie, zawsze ma lepiej. Nie wiem dlaczego. Znów dla Adriana coś spadło mocnego. Alex za 800. U mnie nic. U mnie się nic nie dzieje. Ja mam 300. 300 i leżę. Golden Koi. No, jestem bardzo daleko za całym peletonem. I tutaj z tych skrzynek jakby spadła mi jakaś fajna wubka. To nie! Dla Adriana, kurwa, jak zawsze, musi dać. XDD. Przecież to jest niesamowite, nie? Że, wiecie, gracie tyle czasu i zawsze na tej drugiej pozycji pierdolonej Adrianek was dyma. To już jest raczej nie do dogonienia. To jest 6000 ponad. 6400 przewagi. Ja nie wiem, co by musiało tu się stać, żeby mi spadło. No Ruby musiał mi zlecieć. Jeszcze ten Rosso próbuje go podganiać. No i niby dało, ale to jest nadal 6 koła, widzowie. To jest 6. No, mu 1600. Mi 1000. No mi 600. No to jest 1200, się powiedzieć, że 1800. Mu 100. Po prostu mi się wydaje, że teraz my tutaj dookoła jesteśmy dawcami dla niego. Jedynie Bod Rosso ma szansę go rozjebać. Już szansy nie ma. 2900 spadło dla kolegi Adriana. I chyba dziura została właśnie wyjebana, widzowie, bo... No w cuda nie wierzę, nie? W cuda nie wierzę. Wczoraj gdzieś tam przegrałem. I dzisiaj chyba też gdzieś przegram.
No niedobrze, nie? Normalny człowiek już by sobie dał spokój. Ale nie ja. Robię najbardziej pojebaną bitwę, jaką mogę zrobić. A mianowicie 10-10. 10-10, 22, 260 kontra 4 boty i wydaje mi się, że ja to wygram. No, to jest bardzo ciężka bitwa. Tu może naprawdę skończyć się groszami na koniec, chociaż kosztuje to wciul siana. Emily właśnie nas wszystkich wyjebała w dziurę, bo nie wierzę, że spadnie nam jeszcze jedna hydra. O, dla Emily jeszcze troszeczkę slautera. Niech i samu Emily rozjebie do zera. Tutaj dla kolegi spadła kolejna hydra, a dla mnie, kurwa, nie. O, Emily się, kurwa, kocą te hydry. Tam się, kurwa, kocą hydry, widzowie. Jak jeszcze spadną jej ze dwie, to nawet zdziwiony nie będę. Tam się te hydry kocą. Proszę bardzo, Aleksie, żebyś nie był głodny, masz noża za 6 koła. A Łukasz przyka 88 groszy. Ładnie zaryzykowałem. Ja to tą naklejeczkę NoScope 360 przykleję sobie na pusty portfel, kurwa. I to jest jedyna opcja dla Kasprzyka, jak spadnie mu Ruby. No jest 3% na niego. Jak widzicie, u niektórych mogą się okocić hydry. Czy może Szymonek też ma troszeczkę farta dzisiaj i mu się okoci jakaś cudowna koska? Czy będzie jakiś Ruby? Czy będzie zwrot akcji? Czy będę po prostu śmieciem, który stracił 22 260 zł na rzecz botów, które mnie wydymały? O! Zamknąć pizdę, jebane boty! Rucham was, kurwa, w płytę główną, bo Elka Spriko, syn... Błagam, daj mi cokolwiek. Dobra, mam, moja jest lepsza. Ja mam przecież Factory New. Proszę, nic im nie daj. Nic. Uwaga! 100 jebanych tysięcy, 119 tysięcy. Ja pierdolę, przysięgam wam, myślałem, że to się skończy źle. Jak zaczęły się kocić te pierdolone hydry, mówię tak. Mamy lekki problem. Mamy lekki problem, kurwa. Ale problem się zakończył. I to jest dobry moment, aby wylosować skina dla widza. Weźmy skrzynkę sobie. No, na przykład Deda. Otworzymy Deda. Zobaczymy, co Ded da. Ded, dawaj jakąś fajną broń. Czy tu jest coś drogiego? No, tylko jedna się nadaje dla mojego widza. Drugie podejście, panie Ded. Przypominam wam o akcji gigafury.pl. Miło by było, jakbyście chociaż weszli na stronę i sprawdzili, co tam się dzieje. Są dwa live'y. Wasze losy z e-booków, które dostajecie za darmo do e-booków, mają szansę, biorą udział w jednym i w drugim live'ie. Więc kochani widzowie, proszę się nie stresować, jak macie e-booka i się zastanawiacie, czy tylko gracie o Dodge'a, czy tylko gracie o M-kę. Gracie o to i o to. I o wiele innych nagród. I z kodem i samu. A właśnie, pomyliliście się ostatnio. Man of War'a. Bo to ważne. Man of War'a używał Jarek Pasza na Dedaście. Man of War nazywał się Energianek. I Pasza w rundzie 2-4 zabił 4 Energiankiem. To gdzieś na jakimś live'ie było. Na jakiejś powtórce z live'a pewnie byście znaleźli jeszcze w internecie. A wy pisaliście, że Snaksiu. Snaksiu Man of War'a jeszcze nie widział, bo tego Man of War'a już nie ma. Snaksiu z moich awów strzelał takich jak... Z Prince'a chyba strzelał? I z Meduzy. Próbuję od Eleganta wyciągnąć jakiegoś skina dla mojego widza. A Elegant dał mi na razie jednego. Man of War'a. Wychodzimy z tej skrzynki, bo no nie chcę dać dla moich kochanych, cudownych, pięknych i uroczych dzieciaków. Więc może Beast, na do widzenia, dasz coś ładnego dla widza?
Czy te dwa kasze spełniają? Nie, spełnia tylko jeden. Więc otwieramy jeszcze raz. I tutaj widz będzie zadowolony, bo weszły kolejne skiny za stówkę. No i nic, piszcie komentarze. Używajcie kodu i samo wszędzie, gdzie się da. Jak chcecie gdzieś skina sprzedać, to na SkinCantor. Ale też zapraszam was na mój Instagram. Skanor sygnałowy na Instagramie. Jakby dużo tam piszę. Kłaniam się nisko, aż po same kule. Trzymajcie się.